Hejka, dzisiaj u mnie leniwa niedziela, ja jeszcze w piżamie, będę robiła śniadanie i postanowiłam, że Wam je pokażę, bo będzie to szakszuka. Uważam, że jest to przepis warty uwagi, dlatego chcę Wam go pokazać. Szakszuka jest przepyszna i bardzo sycąca. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania mojej szakszuki potrzebuję świeży szpinak, pomidory w puszce. Jeżeli macie świeże pomidory, będzie lepiej. Ja akurat nie mam świeżych, mam w puszce, więc wykorzystam w puszce. Cebulka, szczypiorek, coś do smażenia, czosnek, oczywiście jajka i ważną rzeczą w szakszuce, która odgrywa dużą robotę w smaku całego dania, są przyprawy. Ja użyję dzisiaj oczywiście pieprz i sól, szczyptę papryki wędzonej, paprykę słodką, szczyptę kminu rzymskiego i chili pieprz cayenne. Dodatkowo do przypraw dodam pastę harissa. Nada ona świetnego, ostrego, orientalnego smaku naszej szakszuce. No dobra, zaczynamy. Zaczynam od pokrojenia cebuli w półksiężyce. Rozgrzany olej, dodałam już cebulkę i użyję swojego triku i dodam odrobinkę ksylitolu, żeby nadał naszej cebulce i daniu odrobinkę słodyczy. No, leci. No nieźle. Muszę się tego pozbyć szybko. Dobra, sytuacja z ksylitolem opanowana. Podsmażam trochę cebulkę, a następnie dodam wyciśnięty czosnek. Dodaję go później, wiadomo, nie razem z cebulką, bo mógłby się spalić i nadałby goryczy całemu daniu. Więc czekam, aż cebulka się podsmaży i dodaję czosnek. Wyciskam 2 ząbki czosnku. Teraz do naszej cebulki z czosnkiem dodaję szpinak. Takie 2 garści szpinaku. Lubimy zieleninę. Zielenina jest zdrowa i szpinak jest pyszny, więc nie żałujemy sobie. Jak szpinak zmniejszy troszeczkę swoją objętość, dodajemy pomidory w puszce. Tak się zastanawiam, że chyba kupię temu kotu jakieś specjalne kocie krzesełko kuchenne, żeby mógł patrzeć, co ja tam wydziwiam w tej kuchni. Bo nie może się nadziwić, co ona tam robi. Na zdrówko. Dobra, szpinak zmniejszył swoją objętość, więc czas na pomidory w puszce. Wlewam pomidory w puszce. Krojone oczywiście. I mieszamy wszystko. Niech to się razem pyrka. Ja w tym czasie dodam przyprawy. Dobra, jak widać, pomidorki sobie już pyrkają. Więc jest to czas, żeby wbić jajka. Jajka wbite, więc teraz muszę przykryć patelnię, żeby jajka się ścięły. I robimy tak długo, aż ścięcie jajek będzie idealne dla nas. My lubimy, jak jajko się troszeczkę rozpływa, więc zobaczę, ile mniej więcej minut to trwa. W międzyczasie pokroję szczypiorek, którym udekorujemy naszą szakszukę na koniec. I po 10 minutach na średnim ogniu nasza szakszuka jest gotowa do zjedzenia. Dodam teraz szczypiorku i my będziemy jedli szakszukę z chlebkiem żytnim. No i co? My zabieramy się za jedzenie naszego śniadania i bardzo Wam polecam odtworzyć szakszukę w jakiś weekend. Naprawdę warto. Pozdrawiam. I widzimy się w następnym filmie. Pa!